Witajcie z tej strony XF. I tak jak mogliście się domyśleć, Karmachnik Simulator jeszcze nie zniknie z mojego kanału. Były nowe aktualizacje tutaj. Przy okazji wziąłem, zrobiłem stół naprawczy maksymalnie. Tutaj jeszcze, zabrakło mi jeszcze szybkiego badania i testu kompresji miernika elektronicznego. Ale już. Niedługo. Teraz w dzisiejszym odcinku, jeśli jesteście ciekawi, dlaczego tak chodzę na okrągło. Przy okazji była aktualizacja, gdzie dodali Mercedesy. Dodali też ten plakat. Trochę tutaj pozmieniali. Dobrze, więc jak widzicie, mam doświadczenie już prawie 10 tysięcy i kupiłem sobie parking. A to po to, żeby zrobić naprawę 100%. Naprawa 100% będzie jako pierwsza u mnie malucha. Ten maluch nie ma żadnej 100% części. Maksymalnie to jest 69 jakość. Więc to sobie wszystko zdemontujemy po kolei jak leci. I tutaj szczerze w tym odcinku nie ma nam się do końca tak opłacić, bo raczej cała naprawa w ogóle się nie opłaci tego malucha. A co to jest, karoseria? Pewnie malowanie będzie trzeba też. Malowanie pewnie rozwiąże sprawę. Jezu, dlaczego ja mam takie przycinki? Czujecie? Wracam za moment. No właśnie, po krótkim cięciu. I tutaj były te ścinki, ale to wszystko przez to, że mam teraz udostępnione na Twitchu i, proszę, i na Steamie mój ekran. I oglądaliśmy, i żywo mówię, 105 osób teraz ogląda, więc może trzeba demontować dalej. Jestem w ogóle ciekawy, czy te 20 tysięcy mi wystarczy na całość. Może mam tutaj przyspieszę tempo w tym momencie i włączę muzykę. Dobrze, więc przyspieszę wam to. In a few weeks,
Dobrze, więc jak mogliście zobaczyć na przyspieszonym tempie, nie ma w tym samochodzie ani jednej części. Może nawet wam pokażę, jeśli mi się uda. O, widzicie? Nie licząc foteli, bo ich nie da się wyjąć, to nie ma ani jednej części w tym samochodzie. Wszystkie części mam tutaj. Ja tak sobie myślę, że chyba mi te 20 tysięcy jednak nie wystarczy. Dobra, więc ja tutaj ponaprawiam te rzeczy i widzimy się za moment. Dobra, ja jestem tutaj. Masakra, bo ja tutaj wam zatrzymałem i zapomniałem włączyć tego. Jak widać, wszystko jest naprawione, a ja już zacząłem tutaj wkładać wszystko do silnika. Tfu, do samochodu. Tutaj wszystko nowiutkie, jak widać, zacząłem wrzucać. Więc bardzo was przepraszam, po prostu spojrzałem na czat i zapomniałem, że nie włączyłem w ogóle nagrywania. Dopiero zacząłem, kiedy jeden z was do mnie napisał. Aha. Nie wiem, czy ten bagnet będzie brudny, czy co. No bo więc bardzo was tutaj przepraszam i dalej lecimy tutaj. Od nowa nie będę wszystkiego tam wyjmował. Bo jeszcze coś zepsuję i co? Clips. Dlaczego maluch ma w ogóle osobne części, że niektóre od innych samochodów nie pasują? Dźwignia zaworu. No, myślałem, że będzie droższy. Bardzo dużo części, nawet jak widać, nie zostało tutaj naprawionych do malucha, bo po prostu się nie dało. Więc nie wiem, czy wyrobię się tutaj z budżetem, jaki mam tutaj te 18 tysięcy. Tak jak już mówiłem na początku odcinka, że ta naprawa nam prawdopodobnie nie będzie się opłacała. I to jest tylko po to, żeby w ogóle coś mieć na ten 100%. No ale fajnie będzie mieć takiego maluszka, żeby sobie jeździć. Kółko, zębat. Łańcuch. Raczej będę musiał kupować takie rzeczy, których po prostu się nie da naprawić. Wiecie, czy ja dobrze robię? Tutaj coś powinno być. Nie wiem. Nie, czekajcie, jest? Jest. Nie wiem, myślałem, że nie ma założonego. Ja już tak zacząłem zakładać i później musiał cały rozkręcać podobnie. Koło pasowe.
taking or killing your soul. Dobrze, więc tutaj już mamy prawie całego malucha, zobaczcie. Oprócz felk wszystko jest na 100%. Felk jeszcze nie założyłem, bo z ciekawości chcę zobaczyć, czy tutaj były jakieś felgi. Są do Mercedesa. Nie ma. Dobra, więc założę te, co powinny być oryginalne od malucha. Innych się po prostu nie założy. Chyba że sprawdziłbym inny sklep. Nie, tylko światło. No fajne felgi. Szkoda, że nie będą pasować do malucha. O, co to? Nie mam jednego koła?
Ja się martwiłem, że mi zabraknie kasy, ja wydałem tylko 4000. Dobra, więc teraz maska, wszystkie te boki trzeba pozakładać. Przedni sterzec. To w ogóle nie było. Co to drzwi mi się nie odpowiada? Światło jeszcze nie zakładam, bo chcę godzinę do lakierni. Teraz możecie mi pisać na Twitchu lub na Steamie, jaki kolor. Więc tutaj czerwony, brązowy. Ale właśnie jakiś. Nie, to jest fabryczny, brzydki. No dobra, to może czerwony, tak jak piszecie. Spróbujmy tutaj. Coś takiego. No co jest? Co się stało w ogóle z karoserią? Bo jej naprawić się nie dało. Kupię te światła. Te lepsze. Naprzód fajnie. Nie wiem, ja może wezmę zresetuję sobie grę. Widzimy się za moment. Więc jestem. To jest sobie wczytamy nasz samochód. Wczytuj się. Nie wiem, co jest. Stan nadwozia, no. Całego nie mogę naprawić. Zobaczcie. Karoseria w ogóle nie ma całego malucha jako karoserii.
Jak znowu ścinki. Rany jakieś ścinki. Chyba nie wiem. Ja wam najwyżej wezmę. Jakbym go przyniósł do parkingu. No ja biorę. Widzimy się za moment. Dobrze, więc ja nawet czytałem na internecie i znowu mam ścinki przez to, że przed chwilą wyłączyłem live'a i mi komputer jeszcze się tego nie wziął do końca, ustawił. Nasz model wygląda tak, jak wyglądał. Nie wiem, co się stało z tym lakierem. Maluch jest teraz warty 8000, czyli na minusie jesteśmy jakiś 1000. Nie, może gdybym naprawił tą karoserię lub coś, może to jest błąd gry, to maluch byłby więcej warty, bo pisze, że karoseria jest w stanie 60, nie, 86%. Więc nie wiem, najwyżej jak napiszecie mi w komentarzu czy coś, co z tym zrobić niewymiennymi elementami, to najwyżej po prostu naprawię to już. Dobrze, więc widzimy się w następnym odcinku. Cześć!